Czy mieliście kiedyś tak, że widzieliście coś i bardzo chcieliście to mieć? Ja to mam tak na przykład często, że patrzę sobie i mówię, czy nawet nie mówię. Ja to mam tak często, że patrzę i mówię, chciałbym mieć wykałaczki. No i teraz mam, ale normalnie to nie mam. Ale dzisiaj tak to będzie działać w Minecraft, ponieważ dzisiaj jak spojrzymy na jakiś blok, to od razu dostajemy go do ekwipunku, przez co możemy stać się naprawdę potężni w Minecraft. Tak jak już wspominam na odcinkach, nagrywam w czapce z tego powodu, że tam się dzieją dziwne rzeczy, za długie już mam włosy, nie umiem tego ułożyć, tu jest źle po prostu, ale do fryzjera idę jutro, tych rzeczy już byłem, jak wy to oglądacie, ale po prostu nagrywam filmy na zapas, więc tak wyszło. Zanim rozpoczniemy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a ja nie będę przedłużał, bo po co? Po prostu jedyne co wam powiem jeszcze, to wbijcie na Instagrama i wbijcie też na kanał Szczypson Plus, ponieważ tam są odcinki z Robloxa dzień w dzień. Lecimy z odcinkiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jak widzicie jestem w świecie, w którym wszystko na co spojrzę trafia do mojego ekwipunku. I patrz, już wam prezentuję jak to działa, patrz. Mamy coś takiego, mamy pod sobą bloki, pum! Mamy już 4 od razu, wow, chcę ich więcej! Dobra, mam ich za dużo już, to już jest za dużo. Niestety na krzaki to nie działa, o dziwo, ale działa to na bloki. Jestem ciekaw, czy to tylko na te krzaki nie działa, czy na przykład jak na trawę spojrzę, to dostanę, tam jest trawa, możemy to sprawdzić od razu, więc sprawdźmy. I oczywiście postaramy się w ten sposób na trawę to działa, tylko po prostu na to nie działa, no to nie wiem, no to po prostu jest mi smutno, że na to akurat to nie działa. Ale możemy na przykład na drewno popatrzeć i możemy mieć go dużo i od razu, patrzcie jak szybko mamy dużo drewna, no i fajnie. I teraz co? I teraz możemy... Co możemy? Możemy gdzieś zejść na dół, żeby mieć jakiegoś kobla. O, tam są tory. O, tam... Ile skrzynek? 3 skrzynki? Coś? O, jeszcze wioska! Dobra, dobra, widzowie. Ja nie wiem, dobra, my ten odcinek kończymy za 3 minuty, przecież ja już mam wszystko. Czy ja dostanę owce na przykład, jak spojrzę na owce? Mam stona już na... O kurde, dobra, weź, wysadź się. Wysadź się. Świetnie, świetnie, daj mi kobla. Dobra, pozdro. Tu wybuchnij se, wybuchnij se. Super, 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 dobra. Ej, ja już mam wszystko w sumie, co potrzebuję. To jest niesamowite. Nie wiem, nie spodziewałem się, że to takie łatwe będzie. Ale dobra, mamy złoto. Mamy, czy to działa też na itemy, które leżą na ziemi? Że jak ja spojrzę na nie, to je od razu dostaję? Czy to tak nie działa, niestety? Jestem mega ciekaw. Mamy żelazo, no przecież to jest. Czy może być lepiej? Czy może być lepiej? Tu była gdzieś jeszcze jedna skrzynka, gdzie... Tam jest, dobra, już myślałem, że zostałem oskamowany, że jakiś zombie jak mi podrąbał skrzyneczkę. Dobra, zobaczmy co tutaj jest. W żadnej nie ma diamentów, no dobra, no to celem na nasz odcinek dzisiejszy jest znalezienie diamentów, kochani widzowie, no bo nie ma to tamto, bez diamentów nie da się niestety funkcjonować w tej grze. Zostaw mnie. No i nie, ja zaraz zginę, no nie, to się nie dzieje naprawdę. Dobra, idziemy do wioski, potrzebuję trochę żarcia, tam też zrobimy sobie jakieś itemy. I będzie dobrze, dobra, jakby myślałem, że to będzie o wiele trudniejsze, aczkolwiek już widzę, że za niedługo będzie mi się ekwipunek zapełniał cały na maksa. I to mi się nie podoba, bo potrzebujemy dużo miejsca, już widzę. O, dobra, mamy żarcie. To jest to, czego mi trzeba było. Dobra, bierzmy też to. Weźmy drewno. Kurczę, drewno już nie jest problemem. Zjedzmy sobie chleba, bo potrzebujemy go sporo. I teraz tak, ile ja mam kobla? Mam go trochę, ale weźmy go więcej. Ja nie mogę, tak jest łatwe. Przecież ja bym mógł tak całe dnie i noce. Całe noce, całe dnie tak tłuko i tłuko. Nie wiem, znacie ten hit? Ja znam to. Hit mojego, dobra, dzieciństwa, nieważne. Czy jak ja już nie mam miejsca w ekwipunku, to już po prostu się jakby nie dostaje nic więcej? To fajnie, to bardzo miło. Bardzo miło, to podoba mi się takie coś. Dobra, uwaga, postawmy tutaj skrzynkę i odłóżmy tutaj wszystkie rzeczy, bo mam ich za dużo zdecydowanie, a nie potrzebuję tyle syfu mieć niestety, znaczy w sumie na szczęście. Więc tak, zabierzmy to, zabierzmy to. Zabierzmy stawki oczywiście, weźmy sobie jedno łóżko, weźmy drewno, bo to jest zawsze przydatne. Odłożyłbym to, płotki są nam niepotrzebne. Dobra, mamy chyba to, mamy. Dobra, czekajcie, ja już crafting dostałem kolejny. No i nie fajnie strasznie. Ale dobra, zróbmy sobie patyki jeszcze. O kurczę, trochę za dużo, odłóżmy tu. Znowu dostałem kolejny crafting, to jest wręcz męczące, że ja tyle rzeczy dostaję. Dobra, weźmy zróbmy kilo, bo to się nam przyda bardzo. I teraz tak, czy ja tu coś potrzebuję jeszcze? Jak naciskam shifta, to też mi się to pomnaża. Ej, dobra, dziwna akcja totalnie. Odkładamy te wszystkie rzeczy, nie chcę tyle rzeczy mieć. To jest zdecydowanie za dużo. Więc tak, weźmy, popatrzę sobie na crafting, raz na to, super. I możemy lecieć w takim razie. Mamy tu świnie jakieś, ale...
to nie jest jakieś to, co ja mega potrzebuję, bo już mam żarcie. Ja bym sobie... O, patrzcie, kolejne żarcie, no to super. Czy ty... Dobra, z tobą się nie mogę handlować, ale na pewno to będzie jakiś villager, z którym będę mógł się pohandlować i bardzo bym chciał. Z tobą mogę, o, za zupki, ale ty słaby, słaby jesteś jakiś. Dobra, to już mam, w sumie jak się na to spojrzałem, to już dostałem do ekwipunku, więc łatwo. Dobra, i to jest strasznie ciężkie, bo ja patrzę na mnóstwo rzeczy. Ja sobie teraz tak uświadomiłem. To jest magia po prostu, że ja tu już zaraz będę miał znowu pełny ekwipunek. To jest jakaś tragedia. No ale dobra, przynajmniej będziemy mieli dużo rzeczy, a to jest najważniejsze w takiej rozgrywce, tak mi się wydaje, nie? Dobra, czy tutaj już wszystko zwiedziliśmy? Tam jest jeszcze jakiś domek? Nie, to jest jakieś po prostu wzgórze. Dobra, to mnie nie interesuje takie wzgórze. Ja bym chciał znaleźć diamenty, a przede wszystkim chciałbym znaleźć dużo, dużo żelaza. Z tego powodu, a właśnie, miałem sprawdzić, czy to tak działa. Czy jak ja tu wyrzucę to i na to spojrzę? To nic się nie dzieje, dobra, no to szkoda. Ale musimy znaleźć więcej żelaza, więc ja bym wrócił tam z powrotem do tych kopalni, ponieważ tam jest duża szansa na takie coś. Czekaj, dobra, ty nie masz żadnego deala dla mnie. Tu w ogóle nie ma nikogo, kto by chciał ze mną coś pohandlować. Nie wiem, co to za wioska, totalnie dziwna. Idźmy do tych kopalni, tam będzie mnóstwo żelaza, mi się wydaje. Więc to będzie idealne miejsce na to, żeby właśnie go zdobyć, bo potrzebujemy żelazne narzędzia. Aczkolwiek jakby znalazł teraz diamenty, no to ja jestem spełniony już w tym odcinku. To już mam wszystko, co potrzebuję tak naprawdę. Znajdźmy żelazo, w sumie do tego żelaza. Ja tak naprawdę to nie potrzebuję żadnych narzędzi. Popatrzcie, będę sobie na to patrzył tak w kółko i już powinienem, aha, nie dostałem. Ale teraz będę. Czy to nie działa na rudy? Przepraszam bardzo. Czy to nie działa na rudy? Nie, no działa, dobra, już się wystraszyłem, naprawdę, bo myślałem, że to nie działa na rudy. Dobra, weźmy sobie tutaj do drugiej ręki pochodnie, żebyśmy widzieli, co się tutaj dzieje. Ja naprawdę, byłem już wystraszony. Mamy węgiel, więc bierzemy mnóstwo węgla. Nie działa. Aha, bo to jakby są bloki. No tak. Dobra, no to bierzemy w ten sposób. Dobra, mamy trochę tego węgla, jakby co, to sobie go weźmiemy, wykopiemy. O, nie, zostaw mnie. Dobra, idziemy na dół. Dobra. Teraz tak, ty tam zostań. I teraz mnożymy to. Nie, no za dużo. No nie. Dobra, o, okej, możemy teraz to mnożyć, super. No i patrzcie, o nie, proszę, pies mi znowu szczeka. Dlaczego tak się dzieje, że zawsze pies mi szczeka na odcinku? Dobra, bierze, ja nie mogę, jak ja mam tego dużo. Dobra, ej, robimy kominek i robimy... Czy to jest pies hutniczy? Czekajcie. Nie, to jest smoker, kurczę, to smoker akurat jest mi średnio potrzebny. Czy ja zrobiłem ten piec, czy go... No nie zrobiłem go, oczywiście, czy go nie zrobiłem. Dobra, zrobię sobie teraz dwa, przecież jestem tak bogaty, że co mi tam w ogóle szkodzi, nie? Dobra, zrobimy tak. Kolejne dwa dostałem. Dobra, nieważne, wystarczyłoby mi jeden zrobić. No to nieźle zrobiłem ten. Dobra, tu przepalmy. Czy ja mogę przepalić węgiel? Dobra, nieważne, nie było tematu. Gdzie jest żelazo? Tu jest żelazo. Dobra, przepalamy żelazo. Teraz tak, ja chciałbym się pozbyć tych rzeczy wszystkich. Ej, to jest strasznie uciążliwe, że ja na wszystko raz spojrzę, to wchodzi do mojego ekwipunku. To mnie przeraża. To mnie przeraża, tego jest za dużo. Dobra, wywalmy te rzeczy, które są nam totalnie niepotrzebne. Smoker będzie nam niepotrzebny, to wywalmy. Wywalmy. Złoto może nie, tu po prostu to wywalę, bo to nam nie będzie potrzebne. Węgiel też już wywalę. Tutaj patyki zostawię, żelazo zostawię, to wyrzućmy to. Łóżko zostawmy, zróbmy tak, wyrzućmy drzwi, wyrzućmy to. To zostawmy, to wyrzućmy. Albo to i tak zbiorę zaraz, bo tu jest mnóstwo na ścianach tego. Dobra, i teraz tak, bierzemy, zrobimy tak. To tu, okej, i mamy jakiś porządek w tym ekwipunku, dobra. To dajmy tutaj, żeby to już mi się od razu zbierało tam, żeby mi nie przeszkadzało tu. I oczywiście, na wszystko na co spojrzę, to dostaję, zapomniałem przecież. Oczywiście, że będę teraz dostawał ciągle piece. Dobra, zróbmy sobie jeszcze z siekierę, bo na walkę z potworami. I zróbmy jeszcze jeden kill off, bo to nam się też przyda na przyszłość. No i w sumie nie chcę tu zwlekać dłużej, lecimy w drogę, komu w drogę, temu kłody pod nogi, jak to się mówi. Lecimy szukać diamentów, bo ja tutaj nic nie znajdę więcej, muszę iść szukać przeznaczenia swego, czyli diamentów, dobra. Mamy poziom 58, lecimy w dół. Zginę, kończę odcinek. Teraz taką zasadę dałem. Ginę, kończę odcinek, znajdę diamenty, kończę odcinek. To jest jedyna opcja. Jeżeli ani to się nie wydarzy,
nie kończę odcinka. Nawet, że będzie 24 godziny odcinek i tyle. Co wy na to, widzowie? Myślę, że wam się spodoba taki odcinek, na pewno byście chcieli. Więc myślę, że będzie spoko. Myślę, że wam się spodoba. Oczywiście daję tę zasadę taką, że sam z siebie nie mogę zginąć, więc jakby to musi być przypadek. Tak jak na przykład teraz by była lawa pode mną, to wtedy mogę zginąć, ale jakby nie było lawy, to nie mogę sam do niej wskoczyć, więc szukamy diamentów. I jeżeli znajdę diamenty... To kończę odcinek. Widzowie, czy dało? Czy nie wiem, to normalnie jakbym chciał, to bym nie mógł znaleźć. A jeszcze chciałem trochę ponagrywać, chciałem ich trochę poszukać, a tutaj już tak o mi diamenty pod nosem się pokazały i co teraz? I bez śmierci tak po prostu się skopałem. Nie, czekaj. Skopałem się na dół i mam diamenty. Ja nie wiem, to było zbyt łatwe. To było zbyt łatwe, widzowie. No dobra, no bierze. Ja mogę to pomnażać przecież teraz. I ja nie mogę, jakie my mnożenie teraz diamentów. Ja nie mogę, jakie my mnożenie diamentów robimy. Patrzcie to, zaraz będziemy mieli stack diamentów. Już mam ponad stack. Ja pierdzielę, jaki to jest. Dobra, robimy cały ekwipunek w diamentach. Robimy tak. Patrzcie, wyrzucamy tutaj wszystko. Pa, idealnie jeszcze lawa tu jest. No przecież, czy to jest dzień dziecka? Widzowie, kochani, czy to jest dzień dziecka? Robimy tak, wszystko wyrzucamy, już nic nie potrzebuję. Dobra, tu robimy tak, 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 tak. To wyrzucamy, to też. Tu. No i teraz uwaga, ja ze tematem. No więc widzowie, cały ekwipunek w diamentach. Ja nie wiem, czy ja... raczej nie będę wam tego pokazywać, bo to będzie dosyć żmudny proces tutaj. Czekajcie, jakbym robił tutaj, to jest... Patrzcie, jak to zapierdziela. Co jest grane? Jestem w samym narożniku, robię ciągle 3. Każdy mój ruch to jest zrespienie się. Wow, jaka prędkość. Ja nie mogę, dobra, ale to by potrwało za długo. Więc nieważne, ja kończę odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Już jutro o godzinie 19:19. I przypominam jeszcze raz o plusie, tam odcinki z Robloxa codziennie. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.